Cześć, z tej strony Mezczyw. Witam was w kolejnym odcinku z mojej kariery. Dzisiaj rozpocznę od meczu w reprezentacji. A co potem? To niech pokaże nam kalendarz i zobaczmy jakie tam są dalej spotkania. No, jak widzimy między innymi liga Europy z Romą, więc pogramy sobie w reprezentacji, potem w piłce ligowej, no i jeszcze w europejskich pucharach, więc naprawdę zapowiada się ciekawy odcinek. Oczywiście jesteśmy liderem grupy. Ze Szkocją pojawiam się na boisku w 78 minucie, przy prowadzeniu Polski 2 do 1. I nie możemy zaprzepaścić tego prowadzenia. To są bardzo ważne trzy punkty. Robertson do środka, McGinn Guine odegrań, turnbull na pole karne, piłka podbita. No i ostatecznie już w opanował. Ale stracił w bardzo głupi sposób Adams! Poprzeczka! Oj, mieliśmy sporo szczęścia. Jest rzut roczny dla reprezentacji Polski centra. Uderzenie i pięknie Kelly. To była spektakularna parada. A Polska wygrywa 2 do 1. No poza tą poprzeczką pod moją bramką niewiele się działo. Jak widać, już jest większym zagrożeniem pod swoją bramką niż pod bramką rywali, ale na spokojnie to się ogarnie. Wiadomo, tutaj jeszcze nie mamy naszego Mateusza gotówki, ale kto wie, w jakichś tam przyszłych karierach może się pojawić. No i tutaj widzimy: straciłem w oczach trenera. Mówi się trudno, żyje się dalej. No a nasza sytuacja jest już praktycznie idealna. Ale gramy jeszcze z Norwegią. Prowadzenie 3 do 0, a zmiana w 80 minucie. To jest dopiero komfortowe wejście. Pojawiam się na boisku, no i teraz mogę tylko zyskać. Płacheta, Zieliński, Arkadiusz, Milik, podanie do piątka. Piątek z dystansu, bramka 4 do 0. Strzał w okolice okienka, bramkarz wyciągnął się jak struna, ale nie miał szans na interwencję. No Polska już na pewno wygrała to spotkanie, Norwegia walczy o bramkę honorową. Zablokowany tutaj Svensson, nadal się przedziera. I piłka ostatecznie ląduje na bocznej siatce. Będzie tylko i wyłącznie rzut rożny. El i wznawia grę. Mocna centra, pewny chwyt. Wszystko układa się po naszej myśli. I zwycięża Polska 4 do 0 z Norwegią. No i zobaczymy zaraz tabelę eliminacyjną. Ale moim zdaniem to oznacza już pewny awans. Właśnie to oznacza pewny awans. W tym przypadku na Mistrzostwa Europy. Ale tutaj zobaczcie sobie najciekawsze sytuacje, które działy się w tym spotkaniu. Możemy przejść dalej. Tym razem w oczach trenera zyskając co mnie bardzo cieszy, nam zostało jedno spotkanie do rozegrania, i mamy już na tyle dużą przewagę, że na pewno zajmiemy pierwsze miejsce. To jest komfort. I teraz gramy z Oser, czyli z bardzo słabą drużyną. Może być tylko zwycięstwo. No i jak widzimy płado w polkarnym do przedziera się centra i bramka Beniedera, ależ to się rozpoczyna dziesiąta minuta Monako na prowadzeniu. Takich sytuacji nie zwykliśmy marnować. Zagrań do boku, bo to. Czy zagra do środka, zobaczmy, tak jest. Perin. Jeszcze tutaj sytuacja, piłka podbita. Kończy w moim koszyczku, bez wysiłku. Benieder piętką, Boadu. Jeszcze strzał czumeniego. Nie ma bramki, to nie koniec zagrożenia. Dziata, ależ pięknie Leon. Gdyby nie on, byłoby 2 do 0. No ale to nie koniec. Cały czas planujemy atakować, bo OSER to nie jest wybitna drużyna Ben 1! 2-0. 2-0 spokojnie. 3 do 0 jeszcze nie ma, ale mam nadzieję, że podwyższymy nasze prowadzenie. A Ben Yeder ucisza kibiców gospodarzy. Saki, dobra akcja, podaj na pole karne. Uderzenie, nie dośrodkowanie. Strzał głową, ale udało mi się zdążyć, chociaż to było sprytne uderzenie. No i wygrywamy 2 do 0. Nie udało się niestety podwyższyć prowadzenia, ale 3 punkty lądują na naszym koncie. Do tego udało mi się zachować czyste konto. Nic tylko się radować. No i tutaj widzimy moją ocenę 7,8. Myślę, że ta ocena mówi sama za siebie. No i też jest bardzo, ale to bardzo satysfakcjonująca. Jeśli chodzi o expected goal, no to nasze było na poziomie prawie 3, a naszych rywali na poziomie 0,7. No wiadomo, jest to magiczna liczba 0,7, ale bardziej przy alkoholu niż przy piłce nożnej. No i tutaj jesteśmy liderem po 30 kolejkach, 4 punkty przewagi nad Marsylią i 5 nad Lille. A teraz czas na mecz z Romą, Łatwo nie będzie, ale liczymy na zwycięstwo. Ale wcześniej jeszcze dokonałem lekkiej zmiany, jeśli chodzi o steroje, bo te delikatnie mówiąc nie były kontrastujące. I teraz możemy grać. No i jak widzimy Roma w natarciu, Pellegrini, jest sytuacja dostrzał, jest zablokowany, to nie koniec. Klajwert. Klejwert! Aj, aj, aj. nie ze mną te numery, takie strzały, to ja bronię na śniadanie. No ale Roma cały czas atakuje. Pellegrini czy dośrodkuje, zobaczmy, tak jest, aj, pewny chwyt. Mam zdecydowanie klej na rękawicach. Dobrze rozgrywamy Benjeder piętką gołowin. Gołowin dośrodkowuje. Uderzenie bramka po krótkim rogu i Patricio, nie może w to uwierzyć, że ta piłka trzepocze w siatce. Ale portugalski bramkarz w tej sytuacji zdecydowanie się nie popisał. No, i jak widzimy, to Roma dominuje, ale my zdobywamy bramki Chingis Ender. Chingis Ender, in, indywidualna akcja Weretu w polu karnym. i nie dam się takim strzałem zaskoczyć. Krótki róg to moje królestwo. I mamy rzut roczny, zobaczmy Chingis Ender. Ostatnia akcja pierwszej połowy, i kończy się ta pierwsza połowa pewnych chwytem piłki i prowadzeniem Monaco. A jeden to zera to dla nas za mało, idziemy po drugą bramkę, gołowin do boku. Chimia Villa. Bawi się piłką. Jeszcze Gołowin. Gołowin wycofuje przed polekarne karne Giatta. Boadów Fofana. Boadgol, 2-0. Pokonany Rui Patricio. Był dobrze ustawiony. Ale ten strzał był lepszy niż jego interwencja. No ale tutaj Roma nie zamierza składać broni. Czyngis Ender. Ender in w indywidualnym rajdzie. Podanie do środka. Tam i Abraham. I teraz udało mi się to złapać. Oj, forma jest bardzo dobra. I 2-0 z Romą to jest świetny wynik. Ja rozegrałem, można by rzec, bezbłędne spotkanie. Gdzie się dało, to pomagałem drużynie i też starałem się nie przeszkadzać. Ocena 8,8 myślę, że mówi sama za siebie. To było naprawdę wyborne spotkanie. Chyba jedno z lepszych w tej serii, jeśli chodzi o moją pozycję. No bo tutaj naprawdę strzałów takich wymagających było dużo, a większość z nich nawet udało mi się złapać. No i tutaj widzimy, zyskałem w oczach trenera, ale ciężko żebym po takim meczu stracił. Pozostałe wyniki ćwierć finałów. A nam do rozegrania zostało jeszcze spotkanie z musztardą Dijon, więc zakończmy spektakularnie ten odcinek. No i tutaj widzimy akcja Monaco, ośmieszony obrońca, Wissam samba. gołowin Jatta gol, ależ uderzenie. bramkarz wyciągnął się jak struna, ale cóż mógł zrobić przy tak mocnym strzale? Dobre, do Lebihana, Lebihan, czy do środku je? zobaczmy. Tak jest, Lopez po ale zdążyłem go uprzedzić. Opłaca się czasem ryzykować. Dobrze, Jakobs zagrywa do środka. Nie ma spalonego Benjeder i interweniuje Racioppi. Gdyby nie on, byłoby 2 do 0. No ale jeszcze nie koniec zagrożenia. Mamy rzut rożny, centra gołowina. Główka Benjedera i wybija to Maris z linii bramkowej. No i gracze Dijon oddalają zagrożenie na moment. Dziadta na pole karne, Czumeni. Jeszcze strzał bładu, ale Racioppi jest naprawdę w dobrej dyspozycji. Dobrze, Jakobs do środka. Wissam Benjeder na pole karne i nie ma bramki, Racioppi. To jest spektakl tego bramkarza. Nadizzo ma szansę na wyrównanie, uderzenie obok bramki. Tutaj naprawdę kilka centymetrów dzieliło ich od szczęścia. Dziadta, dobra akcja, zagrał do środka, jeszcze Gołowin, Boadu 2-0. No tym razem nawet Racioppi był bez szans. Przy takich strzałach bramkarz staje się jedynie biednym obserwatorem. No ale Dijon nie składa broni, atakują, dośrodkowanie. Nie ma główki, piłka podbita, przewrotka Lopez'a obok bramki. i Lopez był naprawdę bliski pięknej bramki. Czumeni, dobre, krótkie zagranie gołowin, jeszcze uderzenie boadłów jest. Gol, tak jest. 72 minuta 3 do 0 i to spotkanie musimy wygrać. Dobrze, dobre. Zagrywa do środka. Nagbe, piętką odegrał. Belhadji zablokowany i ratuje drużynę przed rzutem rożnym. Dalekie zagranie Lebihan, do środka Schneidler, uprzedzony. Tak trzeba właśnie czytać grę. Dobre, nagbę zagrywa na pole karne, a czytanie gry w moim wykonaniu jest zdecydowanie na szóstkę. No i wygrywamy to spotkanie bardzo, ale to bardzo spokojnie. Zachowuje czyste konto. Nic dodać, nic ująć. Naprawdę. Gramy jak znud. Ocena meczowa 8,6, jeśli chodzi o cenę. No to powiem Wam, na pozycji bramkarza. Ciężko trochę wyższą wyciągnąć, chociaż pewnie jakbym był ostrzeliwany przez całe spotkanie, to może wyciągnąłbym w okolicach, nie wiem, 9-9,5, a Dijon miał expected goal na poziomie 2-0, więc no, powiem wam, zachować w takim meczu czyste konto to już jest dobre osiągnięcie. Tak samo jak 6 punktów przewagi nad Marsylią i 8 nad Lille. Na PSG nawet nie patrzymy, bo oni szans na mistrzostwo nie mają. Jeśli chodzi zaś o najgorszą drużynę w Lidze, to jest nią Oser, które pokonaliśmy. Ben Jeder, jak widzimy najlepszym strzelcem. Zobaczmy asystentów, bo to też jest istotne. Również Ben Jeder króluje. A w czystych kątach łako Steel i Benitez. Udało nam się dzisiaj wygrać wszystkie tak naprawdę 5 spotkań. Jest to bardzo dobra informacja. Ale teraz żeby dostać upgrade powiedzmy tego archetypu to muszę wygrać 10 spotkań z rzędu, więc w następnym odcinku również muszę wygrać wszystkie spotkania żeby odblokować kolejny archetyp. Czy mi się to uda? Przekonamy się już w następnym odcinku, a zatem bardzo Wam dziękuję. Mam nadzieję, że przypadł Wam do gustu. Graliśmy w reprezentacji w Ligue i w europejskich pucharach, więc była spora różnorodność. Trzymajcie się i do usłyszenia w kolejnym materiale.